Witam was wszystkich w drugim odcinku z Cry of Fear. No cóż, ostatnio nie wiedziałem, że to urządzonko, co tutaj leży, służy do zapisywania gry. No i musiałem przechodzić to jeszcze raz, aż do tego momentu. I co mnie zaskoczyło, te wszystkie kartki, które ja tam znajdywałem, to te napisy, co się na nich znajdowały, były zupełnie inne niż za pierwszym razem, jak grałem. A więc no, to jest fajna losowość. Mam nadzieję, że tutaj nic na mnie nie wyskoczy. Intro. Jezus, jakie intro, to jest filmik. Oh my god, będzie epic battle. O Jezu, no, gin, Jezu, jakie to twarde, no gin. What the hell? Who was he? I gotta call police. Zadzwoni na policję. Damn it. No signal. Tak, tutaj powinien chyba leżeć trup, którego przed chwilą zabiłem. Ale go nie ma. Czyżby umiał się teleportować pośmiertnie? Dobra, w każdym razie, czy umie się teleportować, czy nie, mamy tutaj dwie ścieżki. Jedna wygląda całkiem mrocznie i tam coś jest na samym końcu, a druga jest dosyć jasna i przyjemna. Chodźmy do tej mrocznej. O, strzykawka. Jezus, jestem ćpunem, naprawdę. Pokażcie ekwipunek. Tak, to jest morfina. O nie, ja do tych kanałów na razie nie idę. Aha, teraz się wracam, dobra. Czyli rozumiem, że jednak jest tylko jedna dobra droga. I niestety musimy zejść tam na dół. No dobra. Więc wskoczymy do wody. Ojej, no co, no bez jaj. Okej. Plusk, plusk, plusk. Plusk, plusk. Hello. Tego sobie zadźgamy. No chodź. O Jezu, coś. No, chodź tu, chodź tu. W łeb, no fajnie, no ja pierdzielę, jak to jest twarde, to jest nierealistyczne. Powinieneś już dawno zginąć. Będę ci teraz dźgał w tyłek, tak jest, wsadzę ci to do odbytu. O, wyżyłem się na gościu, teraz mogę iść dalej. Ciekawe, o nie, kolejny, nie. Sorry gościu, ja nie chcę z tobą walczyć. Czemu ja muszę walczyć z tymi biednymi ludźmi? Nie wiem, czy to są zombie? No w sumie przypominają trochę zombie. Ale grafika jest po prostu paskudna, ja pierdzielę, paskudna, nawet najpaskudniejsza. O, mamy wyjście. Tak więc chodźmy tą drabinką do góry, tak trzeba się chwycić. I pewnie teraz będzie jump scenka, teraz! Dobra, nic nie było. O, tu mamy kolejny save point i możemy sobie porozbijać pewnie butelki. A, nie możemy, bo są niezniszczalne. Można się było tego spodziewać. Game is saved, bitches. Game is saved. O, tam widać jakiś cień, prawda, na ścianie. Bardzo złowrogi, co się tam obraca w bardzo nieładnym stylu. O, nie. Chodź, gin. Ja pierdzielę, jak mnie wkurzają już te zombie. W każdym razie zabiliśmy kolejnego zombiaka. Życie nam się zaczyna powoli kończyć, to nie jest fajne. Ale tutaj jest kolejny, no ludzie, dajcież mi spokój, nie chcę tylu zabijać. Jestem seryjnym mordercą właśnie, ja pierdzielę. Gin. I zginął, mogę mu młotek zabrać chociaż? No nawet mu młotka nie mogę zabrać, no patologia. Weźmy tą morfinę. O właśnie, trzymamy sobie morfinę i co teraz? Narkoman! Dobra, teraz idziemy na dół. Woda, to nie, unikamy wody. Pójdziemy tędy. Oczywiście nie mogę unikać wody, cholerne kraty! I znowu będzie plusk, plusk, plusk. O nie, dość! Dajcie mi jakiś pistolet, znowu będę tracił życie. Dobra, może bardziej taktycznie. Uderzenie, odskok. Tak, uderzenie, odskok. Tak jest! Taką ała dostałem młotkiem w ryj. Gin. Ja wiem, że grając w taki sposób za chwilę pewnie stracę życie, no ale trudno się mówi, trzeba walczyć do cholery. A nie cykać się, a co to jest? O, dźwignia. Coś się stało. A, chyba wiem, co się stało. Pewnie mi się otworzyło to z tej strony, ta? Tak myślałem właśnie. I mamy tutaj drzwi. No a za nimi mamy tylko jakąś gównianą ścianę z jakimiś gównianymi graffiti. SMS-a dostałem. Help me! Please help! They are coming!
I am inside the apartments. Harry! No, bardzo ważna wiadomość, że muszę komuś uratować życie, ale mnie to tak trochę nie obchodzi i nie rusza. Ja sam tu muszę walczyć o życie, jest taki zakrwawiony nóż. Ja chciałem powiedzieć, że to jest miecz, no trochę bym przesadził, że to jest miecz. Nóż to już tak lepiej brzmi, to jest nóż. Czy ja się zaklinowałem? Tak, ja się zaklinowałem. No Jezu, to jest nie do przejścia po prostu. Nie do przejścia. Nie, to mnie przerasta. Przerasta. Nie przejdę przez tą deskę. O, udało się, dokonaliśmy tego. Chodźmy w górę. W górę, w górę, w górę, jaja w górę. Hops. Tak, hops po drabinie, wspinając się, to może nie najlepsze słowo. O nie, nie. Utrzymuje się w powietrzu. Lewitujący, kurde, bandyta. Nie, bugi w tej grze są przeepickie. Dobra, wróciliśmy do punktu wyjścia i cholera jasna, ja nie wiem, czy wy tutaj coś widzicie. Ja sam tutaj teraz gówno widzę. A, no tak, mieliśmy wejść przez to okno. Znowu filmik. Znowu ta drętwa twarz. Ta drewniana twarz. Bardzo długi filmik, bardzo skomplikowany, przedstawiający moje pojawienie się w korytarzu, które bardzo jest interesujące. Nie mogę nawet gaśnicy zniszczyć. O Boże, co to ma być? My secret note number one. A tutaj coś jest? Nic oczywiście. Dupa, dupa, gówno, gówno, gówno. Halo, jest tu ktoś w mieszkaniu? To chyba trup leży. Save point! Gra już jest zapisana, kubek siedzi na... Prawda, na stoliczku. No dobra, to nie jest stoliczek, że to jest półka. Tutaj mamy garnuszek. Tutaj mamy, prawda, umywalkę i ciężko określić, co się w niej znajduje. Wygląda jak kawałek gówna. Dobra, pomijając gówna, jesteśmy w bardzo ciemnym pokoju, w którym znajduje się... No, powiedziałbym, że to jest lodówka, tylko co cholerna lodówka robi w pokoju z komputerem? Zaraz, to nie jest komputer? To chyba jest telewizor. W takim razie czemu krzesło jest tak blisko telewizora? Nie, nie wiem, nie rozumiem tego mieszkania. Logika, o Jezu, mieszkańca tego domu jest dziwna, więc to jest on. Nie, gin. Ja pierdzielę, co to w ogóle jest? Nie ma oczu. Włosy ma takie gówniane. Ogólnie jest brzydkie. Nazwijmy to... Ciapek. Co mamy w kiblu? O, może będzie ktoś za zasłoną, co? Nie, nie ma nikogo za zasłoną. Kosze na śmieci, pewnie z ofiarami w środku, to pewnie był jakiś morderca. Pieprzony ciapek. Nie wiem, czemu go nazywam ciapek. Przejdźmy sobie więc może tu, hops! Hops, hops, hops. Schody w górę, schody w dół, wybieramy sobie w górę. Czy ja się... Co się dzieje, kurde? Chodził mi bez wciśnięcia klawisza do poruszania... Ta gra jest dziwna. Bardzo dziwna, ona kontroluje moją klawiaturę, ja nie wiem, co się dzieje. Ciekawe, co było na dole. Dobra, mamy... O, morfina, fajnie. Przyda się morfina. Morfineczka. Więc tutaj... O, weszłem tutaj tylko po morfinę. Dwa. Bardzo ważna litera. Prawda, złom, który nam nie pozwala przejść. I ciągle słychać w tle jakieś buczenie. Co tym razem? No bo ja nie wiem, właśnie, kaloryfer. Płaski kaloryfer! Nowy wynalazek techniki, prawda, polskiej. Ja wiem, że to się nie dzieje w Polsce, ale lubię tak czasami obrażać własny kraj. O, spokojnie, kurde. Gin. Ty mały ciapek, kurde, gin. No gin. No gin. Jeszcze ci po głowie będę ciachał, ty mendo. Ta gra jest so scary. Sialalala. No dobra, nie boję się tej gry. Ile razy ja to już mówiłem? Ile razy ja już mu... Otwarte drzwi, no proszę. O kurde. Taka jakaś cisza dziwna nastała. Straszliwa cisza. Najstraszliwsza. O, rozbiło się coś. Rozbiło się. Kolejna karteczka, no nie, kolejne sekretne notatki, wyłącz to. Kwiatek. Telewizor. Drugi kwiatek. Idziemy do kibla. Halo, jest tu ktoś w kiblu? Znowu nikogo nie ma w wannie, chamstwo się szerzy. Ło, jaki fajny pokój, no jak dla seryjnego mordercy, po prostu genialny. Tutaj wszędzie widać, prawda, na zdjęciach zwłoki jakichś ludzi, których pewnie mordował mieszkaniec tego budynku. O, kolejna morfina. Tak, uderzyłem okno. Ho, ciemno tu, jak w dupie jest, w dupie jest. Włączmy sobie może to.
Ej, ja się zaraz posram z gówna. Oh my god! O nie, 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 nie. Nożyk, no, nożyk, nożyk, kolka, tak, 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 tak. Wyjdziemy stąd bezpiecznie, mam nadzieję. Dobra. Zdobyliśmy klucz. No tak, tutaj jest ten klucz, czyli jednak go jeszcze wcześniej nie wziąłem, bo jestem debilem. I okej, teraz nie wiem, może pójdziemy, a nie, 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 może nie. Może te, nie, nie, to te, nie, 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 jednak nie, zamknięte wszystko. Tutaj, nie, 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 to nie, aha, już rozumiem. To ten kluczyk pewnie będzie na przykład do tego. Jak to? O, drzwi otwarte, okej. Uff, znowu ta muzyka jakaś taka straszna. Dajcie mi zapis, no dajcie mi zapis. Jest znowu lodówka w takim miejscu, to jest niepojęte. To jeszcze na biało, pomalowane jak się ściany. Zamknięte. Nie, 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 proszę, proszę, nie. Nie, 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 szybko zabij go. Musimy wziąć morfinę, bo zaraz umrę. Zastrzyk, który daje życie, to właśnie morfina jest. Siololol. Och, ten Cry of Fear to naprawdę jest bardzo horrorowa gierka. Ale paskudna gierka. Dziury w ścianach, wszystko jest powy... O Jezu, ty skąd się tu wziąłeś? Spod łóżka? Zaraz, zaraz to sprawdzimy. Bo coś mnie tutaj zastanawia. O, no tak, zmieścił się pod łóżkiem, bo już myślałem, że ono jest w ogóle przylepione do podłogi. Tak się jednak nie stało, dajcie mi save pointa. Save pointa, proszę. Bo za chwilę zginę, tak coś czuję, że za chwilę... O nie, nie, nie. On przeszedł przez ścianę, to jest w ogóle patologiczne trochę. Zabiję cię. Morfina, morfina, szybko! I ktoś tu idzie. Zamknij drzwi, zamknij drzwi, zamknij, zamknij. Lodówko, ochroń mnie. Lodówko, proszę, ochroń mnie. Ochroń mnie. Ochroń, ochroń. Proszę. Nic się nie dzieje. Bezpiecznie. Najbezpieczniej. Dobra, wyjdźmy stąd. Wyjdźmy stąd szybko, bo to jest niebezpieczne miejsce, bardzo niebezpieczne. Ale nie mogę... Przeszedł przez nie, bo już myślałem, że nie przejdzie. O Jezu, coś tutaj jest. Które drzwi wybrać? O! Czy to jest pistolet? Dawaj! No śmierdzi, no to się dziwi, że śmierdzi ciało martwe. Co w tym dziwnego, gościu? To jest normalne, że ciało śmierdzi. Ciało musi śmierdzieć. O, kluczyk. Okej, zdobyliśmy kolejny kluczyk. A nie, to jest pistolet, ale kluczyk chyba też. Tak, zdobyliśmy kluczyk. I mamy pistolet, który ma kilka kul, prawda? Nie wiem, czy go zachować na potem, czy może go... Uuu, można nim bić. Mamy magazynek. To też zamknięte. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Naprawdę nie wiem. O, otwarte. Oj, ciemno jak w dupie. Ciemno jak w dupie i się zaczynam bać. Halo? 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 Nie, koniec, 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 wiesz co, koniec, wystarczy. Doszliśmy daleko, ja mam pistolet i wolę to zostawić na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawiajcie łapki, komentujcie. No i ja się z wami żegnam, do następnego odcinka. No i na razie. Tak, wiem, że utracę save'a.